Hit 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy, lider tabeli Śląsk Wrocław podejmuje mistrza Polski Raków Częstochowa. Na trybunach 40 000 kibiców, którzy marzą o tym, aby Śląsk się przełamał, bo z Rakowem grał do tej pory w Ekstraklasie 12 razy, a wygrał tylko raz. Pierwszy groźny atak w wykonaniu mistrzów Polski. Uderzenie Bogdana Racovițana ląduje w rękach Rafała Leszczyńskiego, ale to już Sony Kittel i Leszczyński pokonany. Asysta Frana Tudora. Nie najlepiej zachował się w polu karnym Petkov, który minął się z piłką. No i Sony Kittel dopełnił formalności. Jego trzeci gol w tym sezonie. Raków prowadzi we Wrocławiu 1-0, ale Śląsk może wyrównać. Jakże intuicyjna i szczęśliwa interwencja Vladana Kovačevića po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Szwarca i uderzeniu Petkowa. Raków przez ponad godzinę kontrolował wydarzenia na murawie, aż w końcu Stratos Sfarnas nie przypilnował Piotra Samca Talara. Wygrany ten pojedynek przez Samca Talara i pokonany Vladan Kovačević, który chyba wyszedł zdecydowanie za daleko od bramki. 1-1 w 67 minucie. Dla Śląska Wrocław to jest 21 mecz z rzędu ze strzelonym golem. Niesamowita statystyka. Raków rusza do ataku. Cebula dośrodkowywał, Racovițan strzelał, ale bez problemów broni Leszczyński. A teraz broni fantastycznie Kovačević w starciu z najlepszym strzelcem Ekstraklasy Erikiem Exposito. A tutaj ekipę z Wrocławia ratuje Żukowski, który zdejmuje piłkę z nogi Dejanowi Sorescu. To już 90. minuta gry. Ben Lederman z dystansu, ale wprost w Rafała Leszczyńskiego. I jeszcze jedna akcja Rakowa, który w końcówce był naprawdę groźny. Tuż obok słupka trafia Sorescu. Doliczony czas gry. I teraz wychodzi Bergren. Ostry kąt zdołał strzelić, ale Rafał Leszczyński odbił piłkę. Kovačević łapie się za głowę. W hicie 17. kolejki lider Ekstraklasy Śląsk Wrocław remisuje z aktualnym mistrzem Polski Rakowem Częstochowa 1-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.